O rany, ciągle zapominam, że mam ten wielki dom teraz. Nie powrzucałam rzeczy na sprzedaż, co? No, trochę ich nie powrzucałam. Ale wiecie co? To można przerobić na majonez, tak. Mój plan na dzisiaj jest taki, że zdecydowanie zaczniemy od rąbania drewna, bo jest nam potrzebne. Na ten kurnik, bo już dzisiaj bym go zaczęła stawiać. Przydałaby nam się kolejna skrzynia, może byśmy też do bandla zanieśli. Jutro będzie burza, też sobie zapiszę. Co mi jest potrzebne do zrobienia, o rany, do łapania tych, w sensie piorunochron? To może zrobimy trochę piorunochronów też. I postawimy. Kwarcu mam, iron barów też można przetopić trochę, bez problemu. Dobra, jeszcze przepis, czy jakiś nowy się pojawi? Nie, znam ten przepis. Tu nic takiego nie ma. O! Nawet mam do zrobienia alkohol. Wezmę całe drewno, żeby wiedzieć ile mam, to też się może przydać. Na razie chyba nie będę podlewać. Tak myślę, że na razie nie. Trochę tego mam i mogę zrobić. Tak, podlewanie sobie zostawimy na potem. Jeszcze zdążę, mam dzisiaj. Po prostu bardzo mi zależy na tym górniku. Bardzo, bardzo. Co ja tam jeszcze miałam w sumie do piorunochrona? Okej, to nie tu. I tak to trzeba nastawić. O Jezu, jedno drugie. Dobrze wiedzieć. Dobrze widzieć, bo właściwie po prostu nie zauważyłam. To zostawiamy. To są rzeczy, które mi wyrosną i warto, że jak trochę urosły i się zasiały, to niech są. Będę bardzo dużo potrzebowała tego drewna, bo ile tego było? 400. Na kurnik. I chciałabym zanieść może jeszcze 99 do bandla i zrobić nową skrzynię. Więc to jest tak. No właśnie. To sobie jeszcze zbierzemy. Miałam do kuraków wejść, prawda? A właśnie, bardzo ważna rzecz. Przepraszam cię, Testertinie, za ten błąd. Tak, obiecywałam, że to poprawię. I poprawiam. Tak, nie wiem jak chcesz mieć to zapisane jeszcze. Upewniam się, że wszystko jest dobrze i poprawnie. Ale tak. Poprawiłam. Zobaczymy jak z jajami. A, już 4 jaja! Mimo pomyłki z imieniem i mam pełny inwentarz. No nic. Najpierw opróżnimy inwentarz. Może zanim pozbieram to wszystko, to... Kamień mi będzie potrzebny i chyba tylko tyle, nie? Z tego co pamiętam. Marnie chciała mnie z Cave Carrotem zobaczyć. No nie mam go jeszcze, ale... To da się naprawić. Nie zjadłam nic. Ale znalazłam zagubioną książkę. To dobrze. Pracujesz, tak, cieszy mnie to. Nie chcę budować kolejnego kurnika. Chcę powiększyć ten, który już mamy. O ciebie. Okej, zacznę na tym pracować od jutra rana. Super, cieszy mnie to. Cześć, Maru. Aha, miałam w sumie jeszcze sobie spróbować znaleźć, ale on raczej będzie na
nad wodą o tej porze chyba już. Chyba. No. O właśnie, pułapki by się sprawdziło. Kamień mi się kończy. Powoli, powoli, ale się kończy. Nad tym też trzeba będzie popracować, co? Próbuję sobie przypomnieć, gdzie to było, ale dynia była na pewno... u góry. Ciekawe, co za to dostanę. Tak w ogóle. O! Kolejny ul. Fajnie. Będę mogła go postawić też gdzieś. Koło kwiatów. To dobrze. Takie prezenty są radosne. Przyjemne i miłe. Chyba tu. Oczywiście, że tu. Dobra. No to tyle. Wracamy do domu. Robić rzeczy, których mamy mnóstwo do zrobienia. Z Penny mam lepsze relacje niż z Sebastianem. Powinnam mu zarzucić jakimś drogim prezentem i patrz, jak ja cię kocham. Cześć. O, cześć. Chciałaś czegoś? Nie, od ciebie nie. Cześć. Okej, okay, to jest chyba żona Piera. Się pytała, czy mam wszystko, czego potrzebuję z farmy. Jeśli nie, to oni są w stanie mi dostarczyć wszystkie niezbędne rzeczy. Sprawdziłabym w sumie jeszcze. Nie mam zadań tutaj. Cześć. Hej, coś ładnie pachnie, jak pizza. Jutro są urodziny Marni, w tym tygodniu są urodziny Robin. Dobrze, trzeba o tym pamiętać. Też. To nie tak, że mam to zapisane na kartce, ale czasem chcę wam też to pokazać. Po prostu. Tak mam wrażenie, że no... przydaje się was też to włączać. W to włączać. Okej. Okay. Cave Carrot. A to może z tą, z marchewką. To pójdę jutro przy okazji zanoszenia jej prezentu. Myślę, że tak będzie najlepiej, okej. Okay. Postawić piorun ochrony. Tylko się zastanawiam, gdzie. Może niech tu na razie stoją. Potem będę mogła je przenieść. Chyba, że w różnych miejscach je postawię. No, niech stoją w jednym miejscu na razie. W jednej okolicy. Tu wrzucimy rzeczy, które są na sprzedaż. O, nam galaretka się jeszcze zrobiła. No nic. Zdążę ją jeszcze zebrać? I nastawić kolejną? Może żurawinową? Na, nie będę się w to bawić. Idźmy spać. Znowu idę spać na ostatnią chwilę. Jezu, tyle roboty jest. O, mogę to zrobić. To jest bardzo fajna rzecz, bo to pozwala robić użyteczne rzeczy ze śmieci. Mhm. No nie są to złe zarobki. Mogło być lepiej. Okej. Dzisiaj pada. To jest dzień, w którym idę do kopalni. Tak bezdyskusyjnie idę do kopalni. Jutro będzie pochmurnie. Już prawie zima. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość siana zmagazynowane, żeby karmić swoje zwierzęta przez zimę, kiedy cała trawa wymrze. Każdy spichlerz utrzymuje 240 kawałków
siana, więc upewnij się, więc policz sobie i upewnij się, że nie musisz zbudować więcej. Problem jest w tym, że potrzebna jest do tego glina, której jest mało. I tak, ale może rzeczywiście zróbmy tą matematykę. No to spokojnie, mogę mieć jeszcze dwa razy tyle zwierząt. I wykarmię. Dobra. To wszystko, co stąd chciałam. Mogę jeszcze pomidzieć kota. Jako. Nie muszę nic podlewać, więc podlewuję stąd. Ścinamy trochę drewna jeszcze. Mogę już też wziąć rzeczy do zabrania. Do kopalni. To zostaje tutaj. Nie pracuje. Nastawimy to jeszcze. Właśnie miałam trochę kwarcu jeszcze poprzetapiać. Żeby nie było. Bo to się przydaje do wielu rzeczy. Chciałam jeszcze sprawdzić. Właśnie. Czy tego potrzebuję więcej? Będzie można zimą o tym pomyśleć. Chciałam maszynę do recyklingu obejrzeć. Nie wymaga dużo, więc może ją sobie zrobimy. Nawet może mnie będzie stać na nią. Cave Carrot. Czy ja to gdzieś mam? Gdzieś mam. Gdzieś muszę mieć. Tylko pytanie, gdzie? Weźmy stąd też przykład śmiecia. Zobaczmy tylko, czy z których śmieci daje radę co robić, bo wydaje mi się, że są takie, z których nie można nic zrobić. Gdzie cię postawić? To jest pytanie. Może w domu? Chociaż tak głównie się przemieszczam na zewnątrz. Dobra, to niech się robi. Muszę znaleźć jeszcze Cave Carrot i prezent dla Marni, racja. Cześć! O, przyniosłeś jaskiniową marchewkę. Tak bardzo ci dziękuję. Wygląda świetnie. Prawie. Aż sama mam ochotę ją zjeść. Prawie. Mam nadzieję, że to nie był zbyt wielki problem. Naprawdę to doceniam. Okej. A teraz nie ma jej w domu. Panienka Penny uczy mnie, jak pisać kursywą. Ma taki piękny styl pisma. Nie ma dumarniej. No nie ma. W barze siedzi? Aj. Może siedzieć w barze. No dobra, ale już mam co z tym zrobić. O. Tak, bo to jest to, co on chce? Te. Ciekawe, gdzie go znajdę. Pewnie będą miała cię, będzie siedział przy tej pogodzie. Mam nadzieję. Bo nie mam zamiaru go szukać. Dobrze. Cześć, Leno. Widziałaś moje ogłoszenie? Dziękuję ci bardzo. Zobaczmy. Tyle ci się należy. Nie jest to kupa kasy, ale jest to kasa. O, rany. Zabajdurzyłam znowu, bardzo zabajdurzyłam. Gdzieś się schowało? Nie będę łowić, pamiętam. Zajrzymy tutaj później. W sensie pamiętam, na których poziomach można łowić. Mniej więcej i da radę. O, to był szybki poziom.
O, to koniecznie. Trzeba zebrać. Dobrze, że tu też jest koper, to nie muszę się cofać na górę. Z tego wypada kwarc! Okej. Okay. Nawet nie wiedziałam, że może. Jakoś tak potworów tu nie ma? Prawie wcale? To jeszcze na dół bym zeszła. No nie muszę tego rozbijać, ale rozbiję, bo kamień. To było jakieś złoże, prawda? Tak, z tego mogą wypadać klejnoty. Zobaczmy jeszcze, co tu jest. Nic. Strasznie pusto. Ale dobrze, szybko przejdziemy te 5 poziomów. To był diament. Ohoho, to jest bardzo wartościowa rzecz. I wiem, że można zrobić tutaj maszynę do mnożenia klejnotów. Nie wiem tylko z czego i kiedy ją będę mogła zrobić, ale zachowam sobie diament do tego czasu, aż będę mogła mnożyć klejnoty. Bo tak to jest mega rzadkie znalezisko. Nie? Mieliśmy, książka była o tym. W ogóle mamy książkę do przeczytania. Jeszcze. Jedną, nie? Dobrze pamiętam. O, dobra. 65. Mam jeszcze czas, to mogę sobie zwiedzić ten poziom. Zobaczyć, czy jest tu cokolwiek ciekawego. I nie ma. To powody, bo wywamy kamień. Dobra. Idziemy na górę i idziemy do domu. Mogłam zrobić więcej. No ale cóż. Wyszło jak wyszło. Jestem ciekawa, czy coś będzie z tych piorunochronów. Bardzo mnie to ciekawi. Ojku. Mam jeszcze troszkę czasu, prawda? Mam. Zrobiłabym skrzynię kolejną i trochę poogarniała. Nie mam drewna na skrzynię kolejną. To zetniemy drzewo i... W sumie mam jeszcze lodówkę. To mogłabym... ryby na przykład zanieść do lodówki. Takie rzeczy, które zostawiłam, wiecie, do jedzenia, etc. Idziemy spać. Okej. Okay. No ładną kasę trzepiemy, ładną. Ładną, ładną. Dobrze, będzie co robić zimą. Zobaczmy jeszcze, prawie 50 tysięcy mam. I jeszcze tego nie wydałam, bo mi ciągle drewna brakuje. Jutro będzie pochmurno i wietrznie. Co też... pocztą dostałam. Chciałabym od ciebie kupić dynię. Moja córka i ja chcemy wyrzeźbić latarnię na nadchodzący festiwal. Dobrze. Droga Leno, dziękuję ci za kupienie ulepszenia do kurnika. W związku z tym, że zwiększyła się pojemność twojego kurnika, zainstalowałam inkubator. Możesz używać inkubatora, żeby włożyć tam jajko. Jeśli masz miejsce u siebie w kurniku, z jajka wykluje się piszkak po paru dniach. Ciekawe jak, skoro nie ma tutaj tego... no, koguta.
zagadka. O Jezu, ten płot to tak, że tak powiem, umarł prawie. Nie masz mleka. O, dlaczego? Dlaczego Zelda nie ma mleka? O, to takie smutne. O, dostałam jedno duże mleko. To chyba mogę je do bandla zanieść, prawda? Tak, mogę je zanieść do bandla. Bandle są dla mnie trochę bardzo takim priorytetem, wiecie? O-o. Krowa mi uciekła. I co ty z tym zrobisz teraz, moja droga, co? Nie wiem, więcej ich wyjdzie. Ojku, wieczorem będę musiała ci otworzyć, co? Nie mam jajek jeszcze. No tak, nie byłam u kuraków. O. A jajko to dasz? Dobrze. Nie wiem, co jest inkubatorem. Chyba to jest inkubator. Ale na razie nie chcę. Jezu, dlaczego weszłaś? Na razie nie. Uciekinierka cholerna. Kto to taki mądry? Tak w ogóle. Zelda. Jeszcze się cieszy. O rany. Miałam iść jeszcze pozałatwiać parę rzeczy, co? To może nastawię na sprzedaż. Zostawiłabym trochę tego. Na inne rzeczy. Marnie Clint Gunter. Potem podlejemy resztę. Nie wiem, czy z tego coś wyrośnie. Wygląda, jakby była na to szansa. Zasadziłabym też więcej drzew, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Tak. Chcę kupić kaczuchy. Na razie może jedną. Jeden z was chciał być konkretnie kaczką, więc może jego imię damy. Nie. I będzie to Wiktor. Mam nadzieję, że będziesz znosił dobre jajka, Wiktorze. Okej. Czy kupujemy jeszcze jedną kaczkę? Jak już przy tym jesteśmy. To może kupmy jeszcze jedną kaczkę. I nazwijmy cię Emilia. Też jedna z was się zaoferowała na imię. Okej. Dobra. Skoro już przy tym jestem. To bym kupiła kaloryfery. Raz, dwa. Chyba razy dwa. Na pewno potrzebuję na jeden tak w jedno miejsce, ale nie wiem, czy nie potrzeba ich więcej. Zaraz sobie doczytamy. Dobrze, chyba będę musiała go po prostu postawić w kurniku albo oborze. Czy coś jeszcze od ciebie chcę? Lubisz to? Dziękuję, to wygląda miło. Cieszy mnie to. O, nie mam tego. Na robaczki. No nic. Algi. Algi. Naprawdę, poza tym jednym chlebem to nie dostałam nic wartościowego stąd. Dobrze. Cały czas mówisz... Czasem ci zazdroszczę, Leno. Dlaczego mi zazdrościsz? Tego, że cały dzień chodzę i zapieprzam?
Zapomniałam o tej dyni. Ale to nie jest jakieś zadanie super. Że tak powiem... No teraz zaraz! Cześć! Zrobisz jeszcze to jedno, tak na ostatnią chwilę. O, tego chyba nie zanosiłam jeszcze. Tak. To akurat zajrzymy do Guntera i przeczytamy książkę, którą tam mamy. U niego do przeczytania. O, chleb. Okej, okay. Żadnych nagród. I książ... O, cześć, Caroline? Jody? Caroline, nareszcie. Trochę czasu dla mnie. Tajemnice krasnoludów. Krasnoludy nazywają siebie Smoluanu. Tłumaczy się to jako ludzie niebios. To dziwne imię dla grupy, która żyje pod ziemią, czyż nie? Kolejną tajemnicą jest to, że krasnoludy mają zaawansowaną... Są zaawansowani technologicznie. Dowody, które na to wskazują... pozwalają mi zaproponować nową teorię. Wierzę w to, że krasnoludy są pozostałością kiedyś zaawansowanej cywilizacji, której międzyplanetarny wehikuł rozbił się na naszej planecie wiele lat temu. Wydaje mi się, że krasnoludzki statek jest zagrzebany gdzieś głęboko pod ziemią i z czasem krasnoludy zaadaptowały się do nowego podziemnego środowiska. Moi koledzy zapytają, dlaczego nie wyszły na powierzchnię i nie żyły na powierzchni? Może ich stara planeta miała inną atmosferę, która chroniła ich przed promieniowaniem słonecznym i nie mogły wytrzymać w świetle słonecznym? To by wyjaśniało, dlaczego wychodzą tylko na powierzchnię. Wychodzą na powierzchnię tylko w nocy, żeby wziąć, co im potrzeba z naszych domów. Okej. Okay. Nigdy nie spotkałam w nocy krasnoluda. Ciekawe. Już stąd poszliście. Pójdziemy jeszcze do pułapek. No co ja tam mam? Podlewanie? Pomizienie kaczek? Trochę posadziłabym drzewa i trochę pościnała. Jutro chyba przeniesiemy te pułapki nad morze. Co wy na to? Ciekawe, czy ślimak to też ryba. Tak, ślimak to też ryba, jak w Unii Europejskiej. Będę miała kacze jajo niedługo. No na to chwilę poczekam. Chociaż może jak rozbudujemy stodołę. Co też bym chciała zrobić, tylko potrzebuję drewna i kamienia do tego jeszcze. Pozamykać drzwi trzeba. Co by nie było. Sprawdźmy może jeszcze, czy wszystkie krowy są, czy nie. Nie wiem, jak ona przelazła przez ten płot i wlazła do domu, ale przelazła przez płot i wlazła do domu. To dobrze. I idziemy spać. Okej, mogę się teleportować w góry, tylko nie wiem, gdzie są góry. Chyba tam, gdzie Seba mieszka, nie? No, potem zobaczę, jak się to robi. No nie są to kokosy, ale jest okej. Okay.